Witam w kolejnym filmie w lipowo-akacjowych rozważaniach Wydaje mi się, że już tak od dłuższego czasu takie nuty jak kwestia lipy czy akacji są mocno poszukiwane Były też mocno przeze mnie omawiane na kanale wielokrotnie o różnych nowościach, nienowościach jeżeli chodzi o te aspekty kwiatowe Tak naprawdę nie są to szeroko rozprzestrzenione kwestie Dlatego ja w moich tworzeniach faktycznie mocno się, że tak powiem, przyjrzałam aspektowi akacji. Konkretnie mnie interesował ten wydźwięk robini akacjowej. Opowiadałam zresztą o mojej serii akacjowej, o miniserii lipowej również. Ostatnio wiosennie troszeczkę te kwestie rozszerzyłam i chciałabym tutaj opowiedzieć o różnych, właśnie rozszerzeniach. I czy da radę to jeszcze mocniej rozszerzyć? Czy jeszcze jakieś inne pomysły z lipowością czy akacjowością mogą przyjść? Jeżeli komuś jakieś połączenie, że tak powiem, chodzi po głowie, dajcie znać. Jestem ciekawa, czy coś takiego już jest na rynku. Czy to ogólnie, czy to w moich zapachach coś takiego stworzyłam? Czy może to jest jeszcze taka sfera, przestrzeń, którą można się zainteresować? Jeżeli chodzi o akacje, powstały na przykład, E, akacje na zielono, wiosenne Akacja verde. Krem taki bardziej z Akacji z robiny akacjowej, em, to jest e, Ventana Amaria Biertal Mundo e, też zapach Canto de Mariposas, czyli śpiew motyli wielokwiatowy, również zaznaczenie właśnie takich kwestii, jak właśnie em, akacjowości e, Akacjowość. W każdym razie y, trochę tych zapachów powstało. Powstał miód lipowo akacjowy, czyli z tym naciskiem na akacjowy również czyli abehita wersja druga, abyhita z z dodatkiem truskawki oraz świątecznego grudniowego cynamonu. Ym, czy coś tam jeszcze było po drodze, Ym, z akacją? Y z takich ostatnio zapachów z akacją. Powstała na przykład akazja z połączenie akacjowości z maliną oraz powstał zapach akacja mundarin siel czyli akacjowości, aka. Aka. taka kwiatowo-słoneczno-przestrzenno-przejrzystość i właśnie z dodatkiem przepięknych mandarynkowości między innymi też zielonej mandarynki. Czy coś jeszcze z akacją? Chyba nie. Także przejdę zaraz do lipy. A jakie w ogóle um, akacjowości ja yy, w swojej kolekcji miałam wcześniej jeszcze nie z moich zapachów przepiękny unikat akacjowy loksiton yy, Uwielbiam yy. Też e, akacjowość troszeczkę można było zauważyć po czasie, w momentami w e, Mimozie e, Amuash, które którą poznałam mocnie dzięki widzce Justynie, jak się opowiadałam. E, oprócz tego e, po czasie w Prada Mimoza też ten motyw trochę strona akacjowości, robienie akacjowe się zaznaczał. Lip jest trochę więcej na rynku z takich zapachów z lipami, które poznałam tego jest dużo tak naprawdę więcej niż kacjowości, robienie kacjowe i tak um, miałam lipowość na przykład w tym Omontiech Hili, Heli, Helinim to się wymawiam. Um, mam lipowość w Unikacie L'Artisan Le um, mam lipowość pięknie plecioną w Naviglio Milano Fragrance um, miałam Tiel z marki Dorse znam też lipowość z marki. E, z marki, marki. E, że to akk chyba jeszcze też. E, także lipowość. A, Pretty Machine. Lipowość Kerosin. E, lipowy zapach grzegorza dzierżenki. E, lipy, lipy, czy coś jeszcze. I teraz jakie u mnie zapachy powstały z lipą. Jednym z moich pierwszych zapachów to już na moich składnikach, w tym moim stworzonym przeze mnie laboratorium Machia de Tiechwa, czyli magia zielonych lip. Oprócz tego powstał zapach Tiel Blanco, lipy na kremie. Oprócz tego e, Abhidas, tak naprawdę abajitas, abajitas dos, jest też trochę lipowości oprócz akacjowości. E, oprócz tego powstał taki zapach, to było Capriccio Trójka. Tres, e, taki zielono-wiosenno-lipowy miód, ale właśnie taki zielony miód i lip, konkretnie lipowy jeszcze, no, te, te niuanse lipowe też. E, jakieś lipowości, nielipowości też w tych różnych moich łąkowych, rumionkowych tak dalej też tam były wplecione troszeczkę. Oprócz tego powstał zapach Tiel Wet, e, Wet, Wet, Wet. E, to jest zapach właśnie na czymś prośbę, na zamówienie, e, jakby według zamysłu e, według takiego określonego zamysłu, Czyli inaczej, już obiecałam komuś, koleżance obiecam e, obiecałam koleżance właśnie stworzyć taki zapach. E, to miał być taki ogród z lipami, e, ale z taką ziemią, po deszczu, z wilgocią. Oprócz tego powstał też zapach. E, Trzeci zapach z tuberozą, to się nazywa Tube y, gdzie mamy tuberozę i też trochę lipowości, jeszcze różnych innych niuansów i momentami jak tworzyłam ten zapach, udało się wychwycić taki klimat, jak motylka Hlarisą nasze które zresztą też mają i kwiat lipy, i w ogóle y, właśnie tę lipowość, mam też tuberozę, ale mam też jeszcze inne rzeczy, to pomarańczy. Y, Jaśmin, ale one są wielokwiatowe, ale już widzę, że to połączenie tuberoza, kwiat lipy, właśnie z motyli, dało ten efekt w tym moim tworzeniu. Już po prostu wiem, co tam zagrało, że dało taki efekt kwiatowości konkretny w tym Lardizon. Um, Także i też powstał zapach um... Tielet. Takie lipy plus letnie owoce. No i właśnie o tym mówiłam co mówiłam, tuberost, jel, tam też właśnie jest ta lipowość lekko wpleciona. Także trochę ten motyw jakacjowy i w sumie też te kwiatowości różne wspomniane przed chwilą właśnie też są w tym moim zapachu wuga mariposa. Czyli ten zapach to się nazywa po prostu motyl. Bo są dwa zapachy, które mają motyla w nazwie, w moich zapachach Jest la mariposa po prostu, czyli motyl, i Canto de mariposas, czyli śpiew motyli. Jakie jeszcze nowe ostatnio zapachy to najdadberde de ginda, czyli gruszki, eh, nie gruszki, może, wiśnie na zielono wiosennie. Eee, także takie wiśnie wiosną, wiśnie w ogrodzie, wiśnie z zielenią, wiśnie z aromatycznością, z przestrzenią. E, powstał też zapach, na przykład kilka z zapachów z tonikiem. Tonik Rose Roses, tonik różany, spróbowany trochę takim efektem trochę w kombuczy różanej. E, tonik dementa, miętowy tonik. E, tonik e, framboise, tonik e, z malinami. I czy coś jeszcze powstało? Powstała wersja, w ogóle lżejsza, kawy wiosenno-letniej, miętowej. To tak jakby zapach Menta, Cafe Menta, to taka wersja, bardziej świeższa, przestrzena, bardziej zielona. I to się nazywa ten zapach Menta de Cafe, Prentom chyba, tak. Czyli mięta kawowa wiosna. Czy coś jeszcze powstało? Powstały Yy, dwa zapachy z ulokowaniem jaśminu Muher, de męczy, Czy de czyli kobieta jaśminowa czerowanie jaśmin W sumie cztery zapachy, które mają czerować Czerowujące jaśmin Za którym generalnie nie przepadam Bo akurat lipowość lubię Zależy, ale generalnie lubię Akacjowość zależy, ale też generalnie lubię Z jest różnie więc też trochę takie było mała tematem. Jaśminowość? Różnie, często nie. Często jest to dla mnie taka nuta w rozpiskach, która raczej mnie nie zachęca. W związku z tym takie oczarowywanie jaśminu e, i właśnie m.in. też zapach y, Lawond czy Lawanda, jazmina bożezmę. E, w zasadzie to zaraz zobaczę, ponieważ ja już takie trochę miałam zawirowań z tą nazwą, że on nie przekręciła. Zaraz zobaczę, jak ją w końcu ustaliłam. Odezwę się chyba już chyba z Dezwy... Dezwy się już chyba z drogi, bo już widzę, że czasowo już muszę lecieć, także do usłyszenia. Sprawdziłam, jest to lawanda E, żelazmin albo żelazmi oriental I teraz celowo to E, a bo ma być albo żelazmin, albo rzezmią zobaczymy. Jeszcze przeglądając mój najnowszy, że tak powiem notatnik recepturowy tu będzie to chyba jest czwarty w takim kolorze pastelowego trochę przegaszonego, brudnego różu także już różne były bo był i w granacie i w takim ładnym odcieniu błękitu. teraz mam taki brudny przygaszony, pastelowy róż no i był też ten z z Muzeum Sztuki Nowoczesnej ten no on ze wzorem, ze wzorem może tak. Ten granatowy to jest taki aksamitny, ten teraz w kolorze zgaszonego pudrowego różu, e, chyba go pokazywałam. On ma ciemniejszy kolor niż tutaj widać, takie obramowanie falowane, taki ciekawy w dotyku, także zobaczyłam tutaj jeszcze, że z ostatnio tworzonych też powstały dwa zapachy sangria. Yy, i to powstał zapach yy, jeden to się nazywa w ogóle san, sangria zaraz zobaczę dokładnie te nazwy ustalone pierwsza to po prostu sangria grossey, Blonde. Yy, sangria biała z kontrapunktem kontrapunktem yy, jeżeli chodzi o yy, agrest yy, to grossey. w zasadzie bo w hiszpańskim grosella to jest porzeczka. Nie damy kolor, ale też generalnie to może być jako agres. Przyjąłam wersję, że tak samo jest w francuskim grosella no, Nazwa i tak jest po prostu zamysłem, więc y, jakimś tam pomysłem, y, wyborem, więc to. W każdym razie tak jak mówię, i druga to jest sangria, po prostu do, ale też jest właśnie blą. Czyli takie białe sangryje. Na wiosnę, na lato. W ogóle w tym momencie jestem na takim etapie, że jest to. Jak dobrze pamiętam, chyba stworzonych 288 albo 289 zapachów, czyli już blisko 290. I mocno rozszerzona seria zapachów tonikowo-sangriowych, takich właśnie z przestrzennością, świeżością, z wytrawnością, z soczystością, z chłodem, z owocami, owocami letnimi, różnymi. Ale też mocno rozwinięta na przykład kwestia dalsza akacjowości, również akacjowej, konkretnie i lipowości. A i też miniseria względem tuberozy czy jaśminu. A wcześniej mchu, też będzie odnośnie galbanum, miniseria. To też a propos takich motywów: czy to kwiatowych z serii Flower Power, czy to w ogóle motywów wiosennych, zielonych, jeżeli tu mówimy o chociażby galbanum.